Może dobrze było, Peti. Nie, było źle. Dobra, no, to chodźmy. Więc tak, to jest Martyna, którą mogliście już na naszym kanale widzieć w serii o robieniu prawa jazdy, w którym podstawą było to, że po pierwsze jesteś niska, a po drugie jesteś kobietą. Tak o to chodziło? No dobra, dzisiaj dobieramy ciuchy. Jesteśmy pod sklepem Motobandy. Zobaczymy, czy coś dla mnie znaleźli. Dzień dobry. Przyszłam z zapytaniem, czy Państwo coś znaleźli dla mnie. Coś znajdziemy. Może zacznę od tego, że na samym początku nie wiedziałam zbyt dużo na temat odzieży motocyklowej. Powiem więcej i powiem rzecz kontrowersyjną, która zawsze rzucała mi się w oczy, że mężczyźni wyglądają lepiej w ciuchach motocyklowych i te ich ciuchy są piękniejsze, są lepiej dopasowane. Widziałam dziewczyny w skórzanych kombinezonach, owszem, to wyglądało spektakularnie, natomiast jak widziałam osoby drobne, w lekko przydurzawych ciuchach tekstylnych, nie do końca mi się to podobało. Natomiast moje założenie, jakie ja miałam, to był strój jak najbardziej zbliżony do takiego casualowego, ponieważ nie wiedziałam, na jakim motocyklu do końca wyląduję. Więc kurtka skórzana, dżinsy, proste buty. Z ważniejszych rzeczy na pewno zależało mi na dobrym kasku. Wiedziałam, że to będzie też najdroższy element całego stroju i od początku zakładałam sobie największą część budżetu właśnie na kask. Uwaga, ciekawostka. Może słyszycie. Nad placem manewrowym w Bogucinie lata sobie grupa Żelazny. Nic nie będzie tutaj raczej widać, ale mega dobrze to wygląda. No sorry, nie? No wiem, to mi się ręka smyka. Tak, masz rację, masz rację. No już prawie jesteśmy w domu. Dzisiaj będzie spocona po tym. Ale niestety to jest taka kolejność. Pierwsze zajęcia to jest euforia, bo nawet ruszenie kilkukrotne samodzielnie jest takim objawem, że kurde, zajebiście, nie? Następne zajęcia czasami już nie wychodzi, a czasami wychodzi, ale potem ta poprzeczka się podnosi i to nie jest tak, że od razu wszystko, nie? Martynka i motocykl. Tylko wiesz, głupio jest jakby to tak jak już zaczęłaś jeździć, to przyszedł czas na zrobienie, na dobór ubrań. A ludzie takie... Ubrań, bo kaski, rękawiczki już mamy. Coś jest chyba nie tak, nie? Dobra. Wiesz o tym, że już na 100% będziesz jeździła na motocyklu? Tak. Tak. Dobra. Nie? Z racji tego, że my naprawdę czytamy to, co wypisujecie do nas pod wszystkimi filmami, pamiętajcie, że Wasze pytania i nasze odpowiedzi na Wasze pytania będą stanowiły dużą wartość dodaną do całej serii filmów. Także pamiętajcie, czekamy na Wasze komentarze. Przed nami dłuższy odcinek końcowy, podsumowujący, czyli Q&A. Tak jest. Myślę, że Piniu będzie razem z nami w tym odcinku. Dlatego zachęcamy, nie ma głupich pytań, śmiało. Są tylko głupie odpowiedzi, a my Was obserwujemy, czytamy. Dokładnie, ja się przebieram i wracam na motocykl i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Cześć. Na przestrzeni lat projektowanie ubrań zmieniło się na tyle, że już nie jeździmy w worku po pyrach. No i niestety jak to w motocyklówce, czyli patrzy się na tego klienta, który jest większy, czyli no mimo wszystko mężczyźni, ilość damskich ubrań rośnie cały czas. Jest ich coraz więcej,
ale mimo wszystko czasami się zdarza, że niektóre ubrania są na tyle dobrze już uszyte, tak zwane, można powiedzieć, uniseksy, że panie biorą po prostu tak zwany uniseks, tak? Chociaż też widzę, że są panie, które nie mają jakby z tym oporu, bo czasami kobiety powie, a może pani założy coś męskiego, jest wtedy takie... Jeśli chodzi o same twoje ubrania, dla ciebie ważne było to, żeby ten kask był? Ładny. Dobra, no i spoko, tak? No nie ukrywam, chciałam, żeby jesteś kobietą, no tak, to... Tak. Wypowiedzi się nie spodziewałem. Potrzeby niższego rzędu. Tak. No dobra, bo jeśli to jeszcze raz, to źle, no dobra. Nie zależało tobie tylko na wyglądzie, w kasku, no, ale także na dobrej... Umówmy się, że nie zależało tylko na wyglądzie. Przeczytałam parę opinii w internecie, przejrzałam marki kasków, dopasowałam to mniej więcej do budżetu, którym dysponowałam. Od razu powiem, że nie chciałam sięgać po najwyższą możliwą półkę cenową. Na początku nie chciałam. Wiecie, że cały czas podchodzę bardzo pokornie do tematu. Natomiast zależało mi na bezpieczeństwie, na fajnych funkcjach, na ładnym wyglądzie oczywiście, na tym, aby kask był smukły i żeby pasował zarówno do już takiego stroju, może bardziej idącego w stronę sportu, ale również, żeby pasował do turystyki, żeby to był kask sportowo-turystyczny. F70, nowość HJC na ten rok, ale już mamy włókno szklane. Warto gdzieś tam dołożyć i nie iść w plastik. Wygląda delikatnie sportowo, ale dodatkowo, jak widać, ma blendę, tak? Tak, czyli jest na gdzieś tym też tam, mi zależało. Tym bardziej, że mamy dosyć teraz ciepłe dni i słońce jednak... Dokładnie. Tym bardziej przy moich prędkościach, które jeszcze nie są jakieś bardzo zatrważające. Często sobie jeździłam z podniesioną szybą i zasuniętą blendą i spokojnie wystarczyło. Tak, wentylacja to jest bardzo fajnie rozwiązana, bo jest ona nie jest jakoś właśnie wystająca, jak często bywa w kaskach, tylko jest dosyć mocno schowana, ale gdzieś tam z naszego doświadczenia mogę powiedzieć, że wentylacja w tym kasku jest na bardzo fajnym poziomie. Bardzo zależało mi od samego początku, żeby utrzymać kask w należytej czystości i świeżości, bo możemy sobie praktycznie każdy ten element tekstylny wypiąć. Także wszystkie rzeczy, które zmazujemy z siebie zakładając kask, możemy sobie wyprać. Petit się dzisiaj chwalił. Właśnie, bo Petit jest na urlopie. Zdjęcie. Nie, no tak, oświadczył się gdzieś tam w górach. Pytanie, czy cały czas jeździsz w kominiarce, czy w ogóle jeździsz w kominiarce? Zawsze w kominiarce. Czy miałeś duży problem z podwójne D, żeby się nauczyć to zapinać? Nie. Słyszycie? Więc jeśli się dużo ludzi zastanawia i skreśla kaski, które mają podwójne D, to słyszycie, Martyna nie miała żadnego problemu, żeby się tego nauczyć. Przy samym kasku warto mi się wydaje wspomnieć jedną rzecz, co wyszło po jakimś czasie, tak? Tak. Dobraliśmy ci kask, dobraliśmy rozmiar, mimo wszystko, że byłaś właśnie nową osobą, więc jednak gdzieś tam się opierałaś na opinii osoby sprzedającej, akurat byłem to ja, powiedziałem ci, że kask musi być dobrze dopasowany, tak? I na samym początku był dobrze dopasowany, wszystko było na sklepie ok. Tak. Ale jak zaczęłaś jeździć? 20 minut, pół godziny. I niestety troszeczkę odczuwałam jednak ten ucisk. Jest za ciasny kask, bo mi właśnie w tym miejscu tak kąsuje, że... Dobra, daj mi go i pokaż. Ucisk na twarzy, ale jakby to nie jest w tym wypadku żaden problem, bo wystarczyło wymienić poduszki, bo tak. Jest też taka opcja. Okej, okay, nieźle jak na pierwszy raz. HJC w większości swoich modeli daje możliwość dokupienia całej wyściółki i wtedy, jeśli kask jest za mały lub za duży, mamy możliwość zmiany tej rozmiary. Wiadomo, że wszystko musi się opierać w ramach jakby jednej skorupy, tak? Czyli tak jak mamy jedną skorupę do rozmiaru tam XSS, to tutaj możemy sobie żonglować rozmiarami. Lepiej? Jest okej. Co dla ciebie było ważne, podobno tak mi się wydaje, że też kamień, żeby był biały, tak? Tak, biały, żeby się odróżniał od reszty stroju, no ponieważ planowałam od samego początku raczej jeździć w czarnych ciuchach. No. I chciałam, żeby jakkolwiek dodać jakiś taki element kontrastowy, więc biel to było pierwsze, co przyszło mi na myśl, również ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ po prostu biały kask odróżnia nas na drodze, jesteśmy bardziej widoczni. To taka biel perłowa, co będzie widać na pewno w zbliżeniu. Dobrze wybrałaś, więc jak najbardziej spoko. Dobra, odpychamy prawą, ale nie zamykaj gazu, cały czas z otwartym gazem, bo on wtedy taką niestabilność wpada i noga na tylny hamulec i z otwartym gazem zawracamy. Najpierw głowa, najpierw głowa.
No dobra, i podjeżdżamy sobie tak pod lekkim kątem. No i ruszaj, pomalutku ruszaj. Pomalutku, nogą sobie pomagaj. No, może nawet się uda zawrócić, ale... No nawet ci się uda zawrócić, widzisz. Tylko teraz noga na tylny hamulec ląduje. Noga na tylny hamulec, nie przodem. No i zatrzymaj się na prostych kołach. No, kurde. A tam ci pomogę, no rękę tylko trzymałem. No byłem przy tobie, nie? No dobra, no nie umniejszaj, no nie umniejszajmy, tak? Zasług. Tak było. Zmęczona jesteś? Kolejna rzecz po kasku, czyli kurtka. Musiałam troszkę zmienić podejście, bo wiedziałam, że to nie będzie kurtka skórzana, taka jakie noszę na co dzień, czyli dopasowane ładnie w talii, krótkie. Tego się nie da się wszystkiego połączyć, ale udało nam się coś wybrać. Tak. Otóż wybór padł na model Ozone Sparrow 2 w wersji damskiej. Jest to skórzana, fajna kurtka, taka miękka. Jako pierwszy strój to jest bardzo fajny wybór. Dobrze wygląda. Jeśli chodzi o funkcjonalność, mamy tu podpinkę ocieplającą i z fajnych elementów też mamy duży pas wentylacji. Pomimo tego, że to skórzana kurtka, dostajemy wentylacji dużo. Czyli ochraniacze łokci i barków w zestawie. Czego brakuje i co wydaje mi się, że warto gdzieś tam na początku naszej przygody dokupić, to oczywiście ochraniacz pleców. Ważny element. I dodatkowo wypełni przestrzeń. Kurczę, jak założyłaś tą kurtkę i zaczęłaś jeździć, to było takie, to nie jest dla mnie? Nie, nie, było bardzo w porządku. Wiadomo, że poczułam ciężar ze względu na ochraniacze, na wypełnienie tej kurtki, ale jest ona bardzo komfortowa, również w trakcie jazdy. A na kombinezon przyjdzie czas. Czy coś byś zarzuciła tej kurtce? Wiem, że mamy ograniczone możliwości z racji moich gabarytów, bo ona przy wyższej osobie, zobaczcie, że powinna się gdzieś kończyć tu, nie? No, a u mnie ja mam to w No to ci powiem inną rzecz, to jesteś szczęśliwą osobą, bo większość klientów, którzy przychodzą i zakładają tego typu ubrania bardziej miejskie, to jest... Czemu ta kurtka jest taka krótka? Ze skórą motocyklową oczywiście wiąże się dosyć wysoka cena. Jeśli myślicie o czymś tańszym, to oczywiście możecie wybrać tekstyl, który można kupić nawet w połowie ceny tej kurtki. Dobra, Martynka, nie odpowiedziałaś mi. Czy ty wiesz, że przed tobą jest ten wielki dzień? Wiem. I co robimy? Powiedz do kamery, co robimy? Dzisiaj pierwszy raz wyjeżdżamy na miasto! No, na miasto to most, na trasę. To za... O! Pomalutku, Martynko, pod przejazdem kolejowym przejeżdżamy i widzimy, że pierwszeństwo będzie dla nas, nie? Tak jest. Tak. Priorytet, więc troszkę szerzej wjedź. W lustrze widzisz, że nie jedzie nic z przeciwnego pasa i jakby coś jechało, to po prostu bez paniki, nie? Sprzęgło i hamujemy. W drugim lustrze widzisz, że też tam nic nie ma, nie? Tak. Więc możemy sobie jechać luźno w łokciach i troszeczkę gazu, jak motocykl się ma wyprostować. O, pięknie. I teraz gaz i trójka. Noga poddźwignie, klik i jest trójeczka. Dobra, rozglądamy się, jak wygląda sytuacja. W moim przypadku, jeśli chodzi o rękawice, dlaczego padł wybór akurat na dosyć fajne stylowe rękawice Opiumy dwójki? Były ładne, naprawdę. Widzicie, a mnie ale się czepiacie, ale to tak rękawice jest! Rękawice miały być drobne, miały być nie być całkiem krótkie, ale nie chciałam takich do połowy przedramienia. I miały pasować do kurtki. I miały pasować do kurtki, dobra. Tak jest, miały być ładne. A myślałeś ogólnie, jak teraz trzeba jeździć o tym, żeby jakieś bardziej przewiewne, czy te ci się są ok i na razie nie widzisz problemu? Okay. Są ok. Dobra. Fajnie byłyby, gdyby były z jeszcze bardziej miękkiej tej skóry. No i tak jest miękka. I tak jest miękka? Prosta historia. Fajne rękawice, jeśli gdzieś tam na przykład próbujemy customowo własnego kleić. Tak, i mamy... Aha, no i ważny element, oczywiście dotykowy palec. Tak, działa. Wiele ludzi akurat na to zwraca uwagę. Ozone Agnes dwójki. Tutaj byłam mocno zaskoczona, że udało się tak dobrze dopasować spodnie. Naprawdę, one leżą idealnie tak jak zwykłe spodnie, w których chodzimy na co dzień. Zależało mi też na tym, żeby w momencie, kiedy się ruszam, jeżdżę na motocyklu, pochylam się czy kucam po prostu, mamy rozciągliwy ten pas, nie? Czyli w ogóle nic nam, brzydko mówiąc, nie wyjeżdża spod kurtki i no, to było bardzo fajne. I w ogóle same spodnie w sobie są wygodne, dobrze wyglądają, dobry kolor. Takie same elementy elastyczne mamy również nad kolanem, czyli w momencie, kiedy siadamy na motocykl, tutaj ta część również się rozciąga, co w ogóle odpowiada też za duży komfort w trakcie jazdy. Tak, co do samych ochraniaczy, to ja bym miał do Ciebie inne pytanie. Jako osoba początkująca, osoba, która zaczyna tą przygodę z motocyklem, miałaś odczucie, że te ochraniacze na kolanach Ci przeszkadzają? Tak, no wiadomo, że tak. Naprawdę? Tak. Te ochraniacze? Tak. Tak, w momencie zakładania spodni to nie jest takie proste.
prawo, czyli włączamy prawy kierunkowskaz. Ja tu się trochę asekuruję, żeby cię tu nikt nie wystraszył, dlatego jadę przodem. Spoglądam na wszelki wypadek w lewo. Mimo że mam pierwszeństwo, to nie znaczy, że na cmentarzu nie będę leżał, nie? Mamy ograniczenie do 30, kierunkowskaz wyłączamy kciukiem. On tam zawsze jest, także nie musisz go potem szukać, nie? Pierwszeństwa mamy, dokładnie. Tam jedzie samochód, więc sobie zwolnimy. Albo się tak toczy, żebyś... Najlepiej się zatrzymaj tutaj koło mnie. Ale, no dobra, ale tam jedzie następny, żeby się nie wystraszyło. No dobra, możesz jechać, tylko chodzi o to, żebyś się... No, właśnie o to mi chodziło, żebyś się nie... nie wystraszyła tego. Stój, stój, nie ruszaj, wyłącz stacyjkę tylko. Ładnie się oparł na gmolu. Dobra. Cała jesteś? Tak, ja jestem cała. No ten przedni hamulec nie poczuł. A widzisz, ale ci mówiłem o tym samochodzie, nie? Czy ci nie mówiłem? Że jedzie samochód, żebyś się go nie wystraszyła? Tak, ale ja się go nie wystraszyłam, tylko straciłam równowagę, bo już miałam za wolno. Aha, no to wystarczyło się zatrzymać, nie? Dokładnie. No, to co robimy? W lusterko patrzymy, przez ramię i ruszamy. Ja mam jedno odczucie. Też mnie wszystko denerwuje, co zakładam na sklepie, ale w momencie, kiedy siadam na motocykl, to dla mnie w ogóle wszystko znika, już nic mi nie przeszkadza. Nawet coś, co mnie strasznie denerwowało i przeszkadzało, i nieważne, no. Bo wiadomo, że jest to inny rodzaj spodni, tak, więc inaczej się je nosi. Bo jest świetny fason, wysoki stan, wygoda, super. Tak, to są spodnie, które możemy używać na co dzień i dojeżdżamy do pracy. Jeśli mam na taką pracę, którą takie spodnie mogą być, to nie musimy ich zmieniać. Tak, bo te ochraniacze przecież możemy sobie normalnie wyciągnąć. Tak, o. Też ważny element tych spodni. To jest. O, wygląda to tak. Wiele ludzi na to zwraca uwagę. Wjeżdżamy na drogę numer 92. Czyli tutaj jeżdżą tiry. Tutaj jest szalony ruch. My podjeżdżamy pod kątem w prawo. Tu jest znak stop. Tu sobie podjedź tak, żeby ci było łatwiej wyjechać, nie? Po malutku, nie tak szybko. Dobra, jedynka jest? Czyli teraz się już przygotowujesz. Upewniasz, że jest wszystko gicio. Tak, tak. Nie, no jedź. Tylko nie. No, po malutku, tylko uważaj, żebyś nie wyjechała na przeciwległy pas. Dobra. A jestem. No to dobra. To gaz, śmiało. Dwójka. Kierunek wyłączony. Wyłączony, nic nie mruga. I jedziemy prosto. I zobacz, jak pięknie. Czujesz ten wiatr we włosach? Tak. Fajnie jest? Fajnie. Let's go. Ostatni element, czyli buty. Chciałam, żeby buty wyglądały na smukłe. Smukłe. Smukłe, tak. Coś jeszcze oprócz tego, żeby oczywiście tutaj wygląd, a coś jeszcze? Ja tak naprawdę od samego początku nie wiedziałam, jak się jeździ na motocyklu w butach motocyklowych. Nie da się ukryć, że buty motocyklowe narażone są na duży stopień zniszczenia, prawda, podczas jazdy. Tak. Rebelhorn Spark. To nowość na ten rok ogólnie od producenta Rebelhorna. Standardowo buty motocyklowe muszą być wyższe, żeby miały wszystkie certyfikacje. Jak odczucia właśnie, jak zaczęłaś jeździć w tych butach? Super wygodne. Super wygodne. Super wygodne, tak. I też fajnie chodzić sobie w ogóle w takich butkach, bo widać, że one są przeznaczone do jazdy na motocyklu. No i rozumiem, że u ciebie akurat kolor fluo padł z jakiego powodu, jeśli można wiedzieć? Czy ma to jakiś wpływ, nie wybrałaś czarnych pod resztę stroju, bo? Bo pasował mi do reszty stylówki. Już? Mogę no nie, już załóż ją od razu. Nie będę jej zakładać. Czemu nie? Właśnie nie, załóż ją! Nie, załóż, nie. Załóż. Nie założę, załóż. Bo pasował mi do reszty stylówki. Proszę, pasuje, prawda? Brakuje tylko jednej rzeczy w tym stroju. Wiecie, o co chodzi. Z tyłu napisu Polska. Tak, faktycznie buty pasują, kolor jest idealny. Więc wiemy, wygląd że... przede wszystkim. MTG jest wysoki, nie? A tu proszę, ale tu jest niespodzianka. Ale to jest taka technika, dupka jest sunięta, nie? Dupka jest sunięta, elegancko. I wtedy niższa osoba może się ładnie podeprzeć. Natomiast wtedy trzeba też uważać, żeby się nie przechylił na tą stronę, czyli środek ciężkości, żeby nam się nie przesunął na zewnątrz. Let's go! Czy patrzysz z perspektywy innych motocyklistów? Wiem, którzy o co ci chodzi. Nie, przyjeżdża, nie, nie. Że oni patrzą. Damn! Nie, bardziej, że... Dla ciebie się liczy to, jak ty wyglądasz, a nie, że inni na to patrzą. Dokładnie. Pomogliśmy ci wybrać to, co chcesz? Tak.
Nie tak mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć, że to jest dokładnie to, co sobie gdzieś tam kiedyś wymarzyłam. Mhm. Musiałam troszkę sobie poprzestawiać, mniej więcej swoje oczekiwania troszkę je zmienić, ale faktycznie po przetestowaniu tych ubrań okazało się, że to jest najlepszy możliwy wybór na tę chwilę i na mój poziom zaawansowania, jeśli chodzi o bycie motocyklistką, czy o jazdę na motocyklu. Z mojej perspektywy jesteś ubrana bardzo dobrze, a nawet bym powiedział, że jeśli patrząc na jakąś tam średnią, bardzo dobrze. I teraz nie rozumiem, o co wam chodzi. Ale powiedziałaś twardo, że to, co było zapytaniem w pierwszym odcinku, czy zostaniesz tą motocyklistką, to ty twardo mówisz? Tak, zostanę. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miała być prezentacja przejazdu wolnego slalomu po raz pierwszy na MT-07. I taka też będzie, natomiast jak widać pobojowisko jest... Czekamy na ten pierwszy raz, na czysty przejazd. Z rączkami na końcach kierownicy i bez sprzęgła, żadnego sprzęgła nie wciskamy. Szeroko rączki, otwarte nadgarstki nawet. I już skręcamy, i pięknie, i w drugą stronę, dobrze, i patrzymy w ostatnią brameczkę. Ach, no było blisko, ale już mamy 3 zaliczone. To się musi udać. Musi się to udać teraz. Luźno góra i już skręcamy, już na drugą stronę kolanami go pociągnij. Dobrze, dobrze! No i brawo! Jak się wyprostował. Ta moc MTK po prostu zniewala. Masakra, ale trzeba po prostu wyjść ze swojej strefy komfortu. No trzeba. Kolejny etap za nami. Przed nami jeszcze prędkości, nie? Ale zaraz sobie poradzimy z tym.